Cześć. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać parowanie gołębi na 2018 rok. Tu nie są wszystkie jeszcze gołębie. Wypuszczone są samce oraz pary, które już się wzięły. A więc tak, tu jest para pawików. Tu jest garbinoska młoda i tam jej samiec. Nie przejdą. O, to jest ta para. One się wcześniej wzięły w parę. To są dwie pary karierów stałych. One były rozdzielone, ale szybko się poznały. Tiplery. Tam, o, zaraz ten spancer samiec mi właśnie przeszkadza, bo rozparza mi cały czas tą parę, tą z tym samcem. O, jak widać, on już się ogląda tam za nią. O, tu jeszcze tylko ten młody jest taki późny strasznie. Tak, tu paruje się bociany. Tu jest ten skrzywoszyjo z tą samiczką, to jest najlepsza samiczka. Ona tu nie będzie się chciała pokazać. Tak to nogę ma wysoką taką. Liczę na właśnie fajne młode po nich. No i tak, tutaj ogólnie będę parował i pocztowe też, dzisiaj albo jutro, zobaczę, bo siatki zapomniałem kupić i tylko to, co miałem. I tu będę przystępował do dalszego parowania w tych półkach. Takie na szybko zrobione, tutaj po jogurtach, kubki. Więc tak, tu jest ta para, o, tu żółte garbinosy. To jest niskie, to jest, bo ma 30 chyba 8 cm. 35 każda półka, to jest trochę dla nich za niskie. Tu jest ta młody, to miał być samczyk, ale to jest samiczka. O, ta pierwsza z tamtym samcem wzięta. Ja później trochę poprzeparzam to, bo to tak trochę nie będzie do końca. Chcę tylko właśnie po tym wyciągnąć młode, a później tego samca najwyżej się pozbędę, jeśli coś nie będzie grało. To jest ta najsłabsza para tych starych. A tu jest samiec 15 rok, samica 17. Te akurat wziąłem je dlatego, że one są takie duże i masywne, to nie chciałem sobie psuć tamtej pary. Te już się praktycznie wzięły. Tu jest trochę taka uparta samiczka. Ona się da dopiero od wczoraj, ale ona była w parze z karierem białym i one nie chcą tak do pary iść. Tu para takich tigrów. Tutaj ta jasna. Ona strasznie szybko się paruje z każdym samcem, z tym ciemnym nowym. Ją sparuje. Coś ciekawego może wyjść. I tutaj tak o, po szpaku i po tigrze samiczkę z tym o wielkim takim nowym też. Z 14 sparuje, zobaczę co wyjdzie. Oby tigry. Kariery. To właśnie nie jestem pewny, czy to jest samiczka. To jest 100% mój samiec. A to jest kupione, ale nie wiem. Wszystko z tego roku. Tu przeparzę właśnie na to. Samiec jest po szpakach obydwu. Wyszedł siwy. A samiczka taka. No. No one szybko powinny wziąć się w parę. Tutaj białe. Ona tutaj ubrudzona od witamin jest. Samiec jest, ona jest taka przystępna, ale samiec jest uparty, nie chce się wziąć w parę, bo był w parze z tą szpaką. Tutaj ona trochę chętniejsza jest, widać po niej. No to wszystko przed karmieniem jest. Tu są białe kariery. To jest dużo za nisko dla nich, nawet ten samiec nie chce się tu wyprostować. To jest właśnie super para. I tu to miał być samczyk, to się okazała samiczka, bo się wzięła z deresiem. Deresia przerzuciłem do pocztowi. Pocztowe też tu będą parowane, bo tam jeszcze nie mam półek zrobionych. A przez tydzień jak się będą parowały, bo myślę, że około tygodnia, i to tam w ten tydzień zrobi się im półki. Z tym wielkim starym samcem ta samiczka jest parowana. Tutaj to... Ta samiczka jest siostrą po jednych gołębiach z tym samcem. To jest po jednych gołębiach.
Tamten samczyk przystępniejszy, ładniejszy tak jest troszkę. Reszta gołębi jest na dworzu. Zaraz tam pokażę. Są na dworzu. Nie wszystkie, ale są. Bo na razie tą jedną noc to przenocują w wolierze. Nie jest aż tak źle. A nie będą mi tu rozparzały, nie będą się brały nie wiadomo jak w pary. Może przegonię je tam bardziej, to srebrniaki pokażę, co zostawiłem sobie. Do pierzaka też. Takie zostały z lepszych. O, tam z tyłu fajny srebrniak jest. Najszybciej chyba, które się poznały, to były tamte białe garbinosy na dole. O, jak widzicie, tu mi cały czas przeszkadza ten samczyk, grucha ten czarny, a one są sparowane na te, ona jest sparowana na tego czerwonego. I właśnie, o, tu żółte, też bardzo szybko się poznały. Nawet nie trzymałem je w celach, tylko tak po prostu wpuściłem na gołębnik, to od razu samica poszła do niego. Niby niezłe by było, ale ten samczyk czerwony jest lepszy dużo od tego czarnego i dlatego chcę sparować właśnie, o, tak, je w parę. No. Tam mój siwy garbino właśnie chętny taki do parowania. W kolejnym odcinku będę wam chciał pokazać jeszcze u pocztowych tam wszystko. Będę chciał trochę też powypuszczać młodych. Dwa czerwone, te zimowe są. Po tym od, po tej parze od pana Sławka. Może ktoś pamięta. Tu ze srebrniakami jeszcze mam taki problem, bo nie wiem czy wszystkie to akurat tutaj to są samce. O, tam pasiaki. Ten pasiak też jest na zbyciu. Ewentualnie jeszcze zobaczę, może trochę poeksperymentuję z nim na mamkę. O, o jedną samicę się tłukło właśnie dwa samce. Pasiaków się okazała para. Samczyk to grucha, gdyby ktoś chciał, kwistie. No to co, pokażę wam te samiczki na dworzu. No, już więcej nie zostało, tylko to. I dobra, myślę, że na dziś to już wszystko. Zapraszam na kanał kolegi, do dołączania grup na Facebooku. No i to na tyle. Pozdrawiam, cześć.